Nowy numer Press, a w nim oko na polityków ma Bianka Mikołajewska, dziennikarka roku 2016. Jej zdaniem misja dziennikarska się nie skończy, bo politycy nigdy nie przestaną kłamać. Bóle wcielenia. Pisanie reportażu wcieleniowego jest jak stąpanie po polu minowym. Tygodnik obrotowy. Wydawca Wprost wie, jak pozyskać władzę, ale czytelników nie potrafi. Strasznie chwytają. Martin Stankiewicz wyjaśnia, dlaczego stara się tworzyć odpowiedzialny przekaz dla młodych. Jak się dać okraść? Człowiek powinien. Dziennikarz musi umieć tworzyć dobre hasła dostępu. Startupy medialne. Nowe furtki dla rozwoju branży. Miliony na przetargi, czyli ile kosztuje przetarg reklamowy i dlaczego tak drogo. Jako pierwsi drukujemy tak zwaną listę ofiar dobrej zmiany, czyli osób zwolnionych i tych, które odeszły z mediów publicznych z przyczyn politycznych. W trybie czuwania. Specjaliści od social mediów w mediach. A oprócz tego relacja z gali Grand Press oraz jak głosowały redakcje na dziennikarza roku. Zobacz, kogo z dziennikarzy cenią w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych. Styczniowo-lutowy Press już w sprzedaży oraz w App Store i na Google Play. Zapraszamy!